Ostatnio dosyć negatywnie wypowiedziałem się na temat Xboxa. A i Sony też. E, Ubisoft. No, y, ostatnio w gamingu nie dzieje się zbyt dobrze, ale jak ktoś zrobi coś fajnego, trzeba go mam wrażenie pochwalić. A Xbox ostatnio zaskarbił sobie sporo miłości od całej społeczności gamingowej swoim Xbox Games Showcase, na którym pokazali masę trailerów. Pełno zapowiedzi, po prostu były gry, gry, gry. Żadnego pitu-pitu, żadnych pierdół, były same gry. Parę dodatków też, wiadomo, ale nadal do gier. Nie było żadnego tutaj rozcieńczania tego, co gracze chcieli zobaczyć. Nie gadali ciągle o tym samym, co już wyszło, czy nie powielali zapowiedzi tego, co już widzieliśmy, z paroma wyjątkami. I większość tego, co pokazali, było naprawdę świetne. Zaczęli z grubej rury zaczęli od Black Ops 6. Jak ostatnimi czasy, Call of Duty nie napawa mnie jakąś wielką ekscytacją. Tak. To, co pokazali w trailerze Black Opsa 6 i potem w segmencie półgodzinnym na temat Black Opsa 6, co z nim robią, naprawdę uznałem, że hej, chyba, chyba będzie warto zagrać jednak w tą odsłonę. Głównie dlatego, że skupili się na kampanii. Praktycznie nie było mowy o multiplayerze. Słowo Warzone było wspomniane raz, co dla mnie jest wielkim plusem, bo Warzone mnie absolutnie nie interesuje. Za to dla mnie dla mnie kampania jest najważniejsza w Strzelankach. Mnie multi w Call of Duty czy Battlefieldach absolutnie nie interesuje, ale kampania to jest to, na co będąc fanem bym czekał. I na to chyba warto czekać, bo to co pokazali wygląda naprawdę fajnie, i skoro się skupili na tej kampanii, w, w tej zapowiedzi, mam wrażenie, że to jest ich główny fokus, a to co będzie w multiplayerze to jest osobna kwestia, to będzie dodatek a nie tak jak ostatnio, że kampania jest dodatkiem do multiplayerów. Więc na to warto czekać i czekanie będzie o tyle łatwiejsze, że Black Ops 6 wychodzi w Game Passie. Jest to w końcu gra Activision Blizzard, które Xbox niedawno zakupił za pokaźną sumę i Black Ops 6 będzie dostępna pierwszego dnia na premierę w Game Passie. Więc nic nie stracę grając, bo mam Game Passa. A tych gier w Game Passie będzie znacznie, znacznie więcej. Także Black Ops 6 zachwycił. Dalej. Dalej pokazali Duma The Dark Ages. Dum 2016 i Dum Eternal były zarumbiste. Były po prostu, to były. No, Szewski, po prostu to były świetne gierki. To było doświadczenie, to było. Nie, nie, nie potrafię tego opisać słowami. Świetny gameplay, chaotyczny, wystarczająco, żeby był niespodziewany, ale mimo to z tego chaosu wyłaniał się jakiś rytm. Więc gameplay też na pewno Doom the Dark Ages będzie miało dopracowane, bo jest z tego co widać, na tym samym silniku, szczególnie że pokazali gameplay. No i nowe bronie są. What the fuck po prostu? Mamy. Jakiegoś maszynowego shotguna, który strzela odłamkami czaszki, która na naszych oczach się mieli. Mamy tarczę łańcuchową, którą możemy rzucić i przecinać wrogów. No, what? I kiścień w ogóle, jakieś takie wyrąbanie, wielki kiścień po prostu. Morgenstern na łańcuchu. O, hype po prostu, nie mogę się doczekać. I Doom the Dark Ages też ląduje na Game Passie. Więc kolejna gierka za jedną subskrypcję. Myślę, że nawet jak ktoś chce zagrać tylko w jedną grę z tych, które zapowiedzieli, będzie mógł sobie Game Passa wykupić na miesiąc i zapłaci mniej za, niż zakupienie całej gry, a sobie będzie mógł zagrać przejść raz, chyba że chce mieć na stałe, no to może sobie kupić, wiadomo. Ale to, co zapowiedzieli w Game Passie, kurde, Game Pass... Jak teraz jest wart swoich pieniędzy, to co na niego wypuszczą, spowoduje, że będzie dwukrotnie bardziej wartościowy, mam wrażenie. Potem zapowiedzieli State of Decay 3. W State of Decay nigdy nie grałem osobiście. E, jakoś nie, nie wciągnąłem się w to. Nie, nigdy nie doszły mnie słuchy, kiedy wyszła jedynka. Nie doszły mnie słuchy, kiedy wyszła dwójka. Nigdy się jakoś nie wciągnąłem. Zapowiedzieli, wygląda spoko. Z tego co wiem, no to jest Zombie Survival, gdzie budujemy swoją bazę, ulepszamy ją i wychodzimy ziutkami na misję, zbierać rzeczy i tak dalej, rozbudowywać swoją enklawę ocalałych podczas apokalipsy zombie. Brzmi spoko, zapowiedzieli trzecią część, więc na pewno fani będą zadowoleni. Potem zapowiedzieli Dragon Age'a w Veilguard. Um, no nie zachwycił ten trailer, nie akurat. I... Sądząc po lajkach i dislikach na YouTubie, trailera osobno, jak go wypuścili, to większość graczy nie jest zadowolona, ale myślę, że o tym zrobię osobne wideo, bo tutaj będzie sporo do, do dyskusji na ten temat. Także idąc dalej, po prostu pomijmy to na razie, żeby było, zostało pozytywnie w tym wideo. Dalej zapowiedzieli Starfield Shattered Space, czyli dodatek DLC, czy też ekspansję do. Starfielda. Eee, no, w Starfielda też się nie, nie wciągnąłem. Patrząc po recenzjach, uznałem, że jest to gra niewarta mojego czasu. Eee, jednak po tym, co pokazali, jak będzie wyglądał ten dodatek, no, widzę tutaj jakieś inspiracje powiedzmy Dead Space'em. Może Prey? Wygląda dość ciekawie. Pytanie, czy ulepszą też razem z tym dodatkiem podstawową grę, bo z tego co słyszę, systemy w podstawowej grze są, może tak, pozostawiają wiele do życzenia, więc gdyby z tym dodatkiem zrobili coś jak cyberpunkiem i wypuścili wersję 2.0, gdzie od dołu po prostu zmieniają całe wszystkie systemy levelowania i broni i tak dalej, to może by to bardziej podekscytowało graczy. Aktualnie Starfield jest. Um, Aktualnie Starfield no, nie wywołuje za dużo hypu na powiedzmy społeczności gamingowej. Dalej zapowiedzieli Fallout 76 Skyline Valley. Jest to pierwszy dodatek do Fallouta 76, który rozszerzy mapę, doda nową lokację i z tego co słyszałem, ogólnie aktualnie w Falloutie 76 no, idzie mu całkiem dobrze. Jest, dodali sporo rzeczy. Zmienili swoją oryginalną wizję, gdzie będą sami gracze, nie będzie NPC-ów, dodawali NPC-ów, potem wprowadzili jeszcze inne, kolejne zmiany, które poprawiały ciągle grę. I aktualnie Fallout 76 ma o sobie nawet dobrą opinię więc dodatek, mam wrażenie, na pewno fanów zachwyci. No, dla mnie nic ciekawego nie grałem, nie zamierzam raczej, więc. Hm, ale za to następna gra, którą pokazali, która już była oryginalna, nie była żadnym dodatkiem, było Claire Obscure Expedition 33, która, szczerze powiedziawszy, jak na grę, o której nie wiem nic, to, co pokazali, wyglądało naprawdę dobrze. I z tego, co można było zobaczyć i potem wyczytać, ma być to gra turowa, jak klasyczne JRPG, gdzie mamy swoją drużynę trzech ziutków stoi w linii i każdy ma swoją turę, wybieramy, co ma robić, i wykonuje atak, i wraca na swoje miejsce. Tylko, że to, jak pokazali ten gameplay, bo pokazali gameplay, co jest bardzo ważne. Wygląda on bardzo ciekawie, innowacyjnie można powiedzieć, bo nawet w swojej turze nie tylko wybieramy swoje rzeczy, ale też są tam jakieś quick time eventy, wygląda to dynamicznie, te wszystkie ruchy i akcje, jakie wykonujemy, wyglądają bardzo ładnie i historia nawet zapowiada się ciekawie, wizualnie też jest bardzo ładna, co na pewno poprawi jej sprzedaż. Mnie zaciekawił ten tytuł i też pojawi się w Game Passie, więc więc kolejny plusik, zawsze można zagrać, jakby wykupując subskrypcję na przykład dla Black Opsa 6 albo Duma czy nie wiem Starfielda, bo też jest w Game Passie, też można zagrać sobie przy okazji w Ekspedycję 33 i zobaczyć na, o, o, o co w tej grze chodzi i czy nam się spodoba. Nic nie stracimy wtedy. Dalej pokazali South of Midnight. Pierwsze co się rzuca w oczy w trailerze to styl graficzny. Wygląda bardzo podobnie do przykładowo Spider-Mana, Into the Spider-Verse animowanego Spidermana, nie? Więc jest to bardzo ładny styl graficzny, mi się przynajmniej podoba. Cutscenki też są takie, wydają się takie trochę poklatkowe, jednak gameplay już jest bardzo płynny. Nie było widać tego, tych sztucznych 12 klatek na sekundę, ale cutscenki mają ten swój klimat, będąc takie trochę poklatkowe, mimo że na przykład tło, całe środowisko wokół nas porusza się normalnie w płynnych klatkach na sekundę, to postacie poruszają się tak trochę poklatkowo, co ma swój taki fajny wydźwięk. Gameplay też wygląda ciekawie, szczególnie że gra wy, wygląda na to, że jest osadzona w Bayou, czyli w, na takich mokradłach gdzieś tereny Mississippi, Teksasu. Jak ktoś grał w Red Dead Redemption 2 to zakładam, że wie, czym jest Bayou. Te wszystkie takie drzewa wyrastające po prostu z wody, wszędzie woda, krokodyle i tak dalej. Powiedzmy bagno, pełno komarów i tak dalej. Wygląda ciekawie. O, Albo w Hancie. W Hancie też jest bardzo podobny, jakby. Biom powiedzmy. Więc gra wygląda ciekawie i też trafia do Game Passa. Później pokazali Wowa, dodatek się zbliża The War Within, The World of Warcraft. Tylko pokazali w sumie urywki wszystkich poprzednich cinematików. I tak naprawdę nie wiem, czy pokazali coś, cokolwiek oryginalnego, czego jeszcze nikt nie widział, bo wszystkie urywki z cinematików kojarzyłem ze poprzednich ekspansji, tak? Było coś z Lich Kinga, było coś z Mist of Pendaria, było coś z Battle for Azeroth. Eee, pod koniec tam chyba jakieś dwie postacie się pojawiły, na chwilę, czego wcześniej chyba nie pokazali, ale nie było tam nic takiego ciekawego. No i jakiś voiceover i. Uff tak naprawdę chyba tylko chcieli przypomnieć, że hej, wypuszczamy dodatek do WoWa, ale nie pokażemy wam nic nowego, bo w sumie nie mamy za bardzo czego. A, nie, nie To akurat nie pochwalili się za bardzo niczym ciekawym, ale co było bardzo ciekawe, to gameplay z Metal Gear Solid Delta Snake Eater. O, jak to świetnie wyglądało. Bardzo wyczekuję Metal Gear Solid'a trójki jako remake. Wszystko od nowa, to nie jest po prostu ulepszenie tekstur, Całą grę budują od nowa, ale czego możemy się dowiedzieć z gameplayu, to że prawdopodobnie nie zmienią nic w podstawowej grze. W sensie poziomy wyglądają identycznie odwzorowane jeden do jednego, tak jak w oryginalnej grze. Co może też być minusem, bo będę wiedział, gdzie wszystko jest. Bo jednak w Metal Gear Solid Trójce wbiłem platynę, więc mam wrażenie, że może być za łatwo przez to, że wszystko wygląda tak samo. Ale może zaskoczą nas jakimiś ulepszeniami do AI przeciwników, gdzie będą bardziej dynamicznie reagować na nasze działania. No bo Metal Gear Solid jednak Trójka był dość łatwą grą Ale świetną I bardzo wyczekuję Gra wygląda pięknie Nie mogł się tego doczekać I mam nadzieję, że sprzeda się po prostu Jak świeże bułeczki Bo jeszcze chętniej bym zagrał w jedynkę i dwójkę Remake'i Szczególnie jak będą odwzorowane jeden do jednego Tak jak Metal Gear Solid Trójka się zapowiada, że będzie No jak myślę tylko o tej grze mam ciary no, Jestem po prostu podekscytowany Jak Dobra, dalej, żeby to nie było, że się tylko spuszcza na Metal Gear Solid. Potem zapowiedzieli 13 sezon Sea of Thieves. Grałem trochę, fajna gierka. 13 sezon, jakaś nowa frakcja, można zostać z Wolem. Na to wychodzi. Jakieś nowe statki chyba pokazali. Nie wiem, może na większą ilość graczy. Wygląda ciekawie, jakbym grał w Sea of Thieves nadal. Może bym się podjarał. Chociaż Sea of Thieves polecam, jak ktoś lubi klimatyczne klimackie piraty. Pirackie klimaty. To polecam w 100%, bo jest to jednak najlepsza gra piracka aktualnie dostępna na rynku. Nie ma żadnego pay-to-win, wszystkie mikrotransakcje są wy, wyłącznie kosmetyczne, a gra też jest na Game Passie, więc jak ktoś ma Game Passa albo zamierza go kupić przez inne gry, które są w kolekcji, to zdecydowanie polecam dla wszystkich ludzi, którzy chcą arrr, mieć papugę na ramieniu. Chociaż można mieć papugę na ramieniu? Nie pamiętam. Nieważne. Idźmy dalej. Następnie pokazali Flintlock, The Siege of Dawn. A ma być to podobno souls-like, przy czym mi bardziej z trailera przypominał go do Wora najnowszego, ewentualnie Spider-Man'a. Gdzieś ten taki, ta walka mi bardziej przypominała taką akcję, bardziej niż w Souls-likeach. E, może chodzi im o to, że się przeciwnicy będą respić przy odpoczynkach i mamy ograniczoną ilość leczeń, ale nieważne. E, wygląda na to, że będziemy zabijać bogów, z tego co przynajmniej zrozumiałem z trailera, mogą się pomylić. Nie wiem, czy akurat osobiście zagra mnie jakoś tak za bardzo nie zainteresowała, ale z tego, co widzę, wyjdzie najwcześniej ze wszystkich gier ogłoszonych. Gra wychodzi 18 lipca w Game Passie, więc jak nie macie w co grać, macie Game Passa, no to czemu nie spróbować. Następnie pokazali Age of Mythology Retold. E, ma być to jakiś RTS, Real Time Strategy. Gramy w mitologii greckiej, tak, Zeus, jakieś tam chociaż... Nie tylko Zeus, z tego co widzę, jest, widzę tu też Tora i tak dalej. Chyba większość bogów takich mitologicznych szczerze nie zachwyciły mnie animacje, którymi się pochwalili na trailerze. Więc, no nie wiem, nie jestem przekonany, szczególnie, że jest to RTS, do których jakoś yy, nie mam jakiegoś wielkiego przywiązania. No może nie jest to po prostu gra dla mnie, kogoś zainteresuje. Szczególnie, że też wychodzi w game Passie we wrześniu. Więc czemu nie zagrać? Ale potem. Oh damn. Potem dropnęli Perfect Dark. Nie grałem w poprzednie Perfect Darki. Ale to, co pokazali z Perfect Dark, mia miałem taki vibe Deus Ex plus Mirror's Edge. Z pierwszej osoby, futuryzm, jakiś... Świat, mam nadzieję, że będzie otwarty w mieście, coś jak właśnie w Deus Exie, plus elementy tego parkouru, jak właśnie w Mirror's Edge, wspinanie się po rynnach, skakanie po dachach, wślizgiwanie się pod zamykającą się barierą po prostu w jakąś ciemną uliczkę. Ma być to gra detektywistyczna, właśnie mocno mi tu... Zapachniało Deus Exem na tyle, że jestem bardzo zainteresowany tą grą i chętnie w nią zagram, a też pojawi się w Game Passie. Jeszcze daty nie ogłosili, ale też ma się pojawić w Game Passie, więc cholipka, będziemy ucztować po prostu. Jak ktoś ma Game Passa, to tyle gierek, ile oni ogłosili na tego Game Passa na tym Xbox Games Showcase. No to, to się nie mieści po prostu w głowie. Dalej pokazali, holy fuck, ohydny oh, cinematyk do Diablo 4, Vessel of Hatred. Mam na myśli to, jaki był krwawy i po prostu mnie obrzydził, jakby nie, że był brzydki. Był zarumbieście ładny, ale Blizzard jest znany z bardzo ładnych cinematików Oczywiście które nie wyglądają absolutnie tak jak yy, gra, ale mnie absolutnie obrzydził. Był, był świetnie zrobiony graficznie, ale to, co tam pokazali, to e, rozszczepianie się jakichś rąk, i ścięgna, tl -tl -tl -e. ale pokazali. No cinematic, wiadomo, nie, nie odnosi się do jakości gry. No i jest to zapowiedź dodatku do Diablo 4, która aktualnie w czwartym sezonie ma się coraz lepiej. Zdecydowanie Diablo 4 wychodzi na prostą po swoich... Zawirowaniach z sezonem pierwszym, drugim, trzecim. No, gdzie gra na początku po swojej premierze i po pierwszym sezonie była słaba, teraz gracze są już o wiele bardziej zadowoleni. Miejmy po prostu nadzieję, że ten dodatek do Diablo 4 doda trochę wigoru temu IP. Następnie pokazali Fable. Pokazali trochę więcej gameplayu, bez hoodu, ale ewidentnie było tam trochę więcej gameplayu i tego, jak się będzie grało, przynajmniej akcje, które można wykonywać. No i opowiedzieli trochę więcej o historii, że jest się tą bohaterką, jakiś gościu, którego się spotyka, opowiadać ci historię jakiejś innej bohaterki, którą spotkał wcześniej, która zeszła na mroczną ścieżkę. I chyba na tym będzie polegać fabuła mniej więcej, że tym głównym złolem będzie ta bohaterka, która zeszła na tą złą ścieżkę, a my będziemy mogli dokonać swoich własnych wyborów, czy też zejdziemy na złą ścieżkę, czy pozostaniemy na tej dobrej, czy będziemy robić miksa jakiegoś, bo o to w Fable chodzi. Głównym punktem sprzedażowym Fable jest to, że, że w kluczowych momentach podejmujemy trudne decyzje, które potem rzutują na całą resztę gry. O to chodziło w Fable i to, jak to przedstawili w tym trailerze, mam wrażenie potwierdza, że dalej trzymają się tego, yy, czym były oryginalne Oryginalna trylogia Fable, wybory, wybory, wybory. Przy czym wydaje się, że nie będzie można edytować swojej postaci. Ciągle grają tą twarzą głównej bohaterki od początku, od pierwszej zapowiedzi do teraz. Mam wrażenie, że nie będzie można wybrać ani męskiej postaci, ani zmienić wyglądu, co jest trochę rozczarowujące. Jednak, skoro chodzi o wybory, ma to być. Postać, która na początku jest nikim, i przez dokonywane przez siebie wybory ma stać się kimś, i to kim będziemy, będzie zależeć od naszych decyzji. No to skoro to jest aktualnie nikt, to czemu nie możemy sobie stworzyć własnej postaci? Może, nie wiem, może to będzie miało jakiś wpływ na fabułę, może jest to po prostu ograniczenie budżetu, żeby też kolejnego studia. Microsoft nie zamknął, jak Fable nie wypali, to po prostu pakują w to mniejszy budżet. I tak jak większość gier, no wiadomo, z wyjątkami typu Black Ops, większość gier na tej liście. Wygląda na trochę niższy budżet niż typowa gra AAA, ale mam wrażenie, że to może wyjść na dobre. Jeśli studia będą pracować z mniejszym budżetem, będą musieli wykorzystywać go na naprawdę ważne rzeczy i będą musieli być kreatywni w tym, co robią. Plus, mam wrażenie, Microsoft idzie w większą ilość gier, mniej budżetowych, krótsze opowieści, ale więcej niż jedna wielka gra, w którą wpakują setki tysięcy setki tysięcy, setki milionów dolarów, a tak jedna gra się nie sprzeda, tak? Stawiają chyba na krótsze opowieści z mniejszymi budżetami, które mogą się też dobrze sprzedać. Eee, no i dla mnie to chyba lepszy wybór, szczerze, bo będziemy mieli więcej gier do grania i więcej wyboru po prostu. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Potem pokazali frackpunk. Punk. Eee, na początku mnie jakoś tak, eee, kolejna strzelanka, arena, 5 na 5, cukierkowa grafika, eee, ale ma fajny twist, nawet, jakieś tam karty, które można wybierać, które zmieniają zasady na arenie, gdzieś tam zmiana grawitacji nagle o 180 się mapa obraca. Wybierasz kartę, która powoduje, że przeciwnicy mają większe głowy, więc łatwiej ci trafiać headshoty. Wygląda ciekawie, zobaczymy, jakim to wyjdzie, ale nie widzę tej gry na liście Xbox Game Passa, więc, więc nie wiem, gdzie to, jak to będzie, czy to będzie free to play w ogóle, nie mam pojęcia. Potem pokazali Winter Barrow. Z tego, co widać, jest to przygodówka z jakimiś elementami survivalu, kraftowania itd., tak. Dalej. No wygląda ślicznie, wygląda cute, wygląda indie i mi się najbardziej skojarzyło z Mysią Strażą, systemem RPG, gdzie też gra się myszkami. No, gra wygląda bardzo ładnie, przy czym nie wiem czy to jest gra typowo dla mnie i trafiająca w moje gusta. Graficznie do mnie trafia, po prostu nie wiem czy gameplay jest tym co lubię. Zobaczymy jak wyjdzie, gra ma wyjść w 2025 roku, też na Game Passie. Więc czemu nie spróbować, no... Kurde. Potem pokazali mixtape i szczerze, szczerze nie mam pojęcia o co chodzi w tej grze. Nie wiem. Pokazali że się jakby paczką nastolatków, przeżywającą swoje młodzieńcze lata, popełniające swoje błędy, tak, młodości, czerpiących z tego przyjemność. Wszystko w nutach muzyki z lat 80. czy 90., coś takiego. Pokazali listę artystów, których mają w soundtracku. No, mam wrażenie, że to jest gierka. Pod muzykę i przeżycie, jakby trochę takiego filmu interaktywnego, takie odniosłem wrażenie. No, mnie jakoś szczególnie nie zainteresowała, ale też będzie w Game Passie, więc później pokazali Microsoft Flight Simulator 2024. Gra ukaże się 19 listopada, oczywiście tego roku, i też będzie w Game Passie. Mnie jakby nigdy Flight Simulator nie zainteresował tak, żeby latać od lotniska do lotniska, ale pokazali jakieś fajne tryby. Nie wiem, czy to wcześniej było w Flight Simulatorze. Ratowania ludzi, gaszenia pożarów. Wygląda ciekawie, wygląda ciekawie, ładnie. Jakieś różne rodzaje samolotów. Myślę, że to jest gra pod konkretną widownię. Znam wielu ludzi, którzy uwielbiają Flight Simulator. Na pewno będą zadowoleni. Game Pass. Czemu nie spróbować? Później da wróciła na chwilę z trailerem The Elder Scrolls Online, gdzie z okazji 10 urodzin zapowiedzieli, że będziemy mogli grać w The Elder Scrolls Online razem ze wszystkimi DLC-kami, przez ograniczony czas oczywiście, za darmo. Co jest bardzo ciekawym posunięciem, bo aktualnie na rynku MMO, RPG-ów, no jest posłucha lekka. No, WOW sobie powoli tam przynajmniej retail dogorywa nie ma zbyt dużego zainteresowania największe piki są jak wychodzą właśnie dodatki no ale gdzieś tam opinia graczy nie jest zbyt pozytywna inne MMOs za to idą w kierunku jakiegoś pay to win jeszcze inne są po prostu kiczowe aktualnie najlepszym MMO na rynku jest przynajmniej według popularnej opinii Final Fantasy 14 który jednak wymaga zakupienia gry i subskrypcji więc jest to dość kosztowne a o The Elder Scrolls Online mam wrażenie, nie tak często się mówi, a ludzie, którzy w to grają, bardzo sobie chwalą, więc mam wrażenie, że to jest dobry ruch. Mam też nadzieję, że tym ruchem gdzieś poprawią swoją pozycję na rynku gier MMORPG i się gdzieś tam wślizgną do bardziej mainstreamu, tak jak WOW czy Final Fantasy XIV. Następnie dostaliśmy zapowiedź Life is Strange Double Exposure, czyli następnej odsłony serii Life is Strange. No, jest to niestety kolejna gra, w którą nie grałem wcześniej nigdy mnie jakoś nie zaciekawiła. Chodzi o jakieś rozwiązywanie zagadek i tak dalej. No, fani serii na pewno się ucieszyli, jak zobaczyli i ucieszą. Szczególnie, że pojawi się już tego roku też 29 października, ale nie widzę jej na liście do Game Passa, więc raczej w Game Passie jej nie będzie. Później pokazali coś, czego się osobiście nie spodziewałem. Indiana Jones and the Great Circle. Indiana Jones i Wielki Krąg, czy jakoś tak. Kurde, gra w... W uniwersum Indiana Jonesa graficznie wygląda bardzo ładnie. Pokazali bardzo dużo historii, gdzieś tam jakiś kamień, oczywiście na ziole, z którymi Indiana Jones uwielbia walczyć. Mamy bicz, Mamy, możemy się łapać rzeczy tym biczem, bić wrogów tym biczem, jest strzelanie. Wygląda z zapowiedzi jak klasyczna przygoda Indiana Jonesa. Z zapowiada się naprawdę ciekawie. I znowu... <gryw> Czuję się jak popsuta płyta winylowa. No, znowu wychodzi na Game Passie w tym roku. Jeszcze nie wiadomo konkretnie kiedy, ale w 2024 ma wyjść właśnie Indiana Jones i Wielki Krąg w Game Passie, więc zarąbiście. Później pokazali Mecha Break. Sporo gameplayu. Szczerze wygląda mocno jak Gundam. No, pierwsze co zobaczyłem, tak myślę, what the hell, Gundam? Ale nie, Mecha no Nie wiem co sądzić, wygląda chaotycznie i bardzo energicznie gameplay. No, gra o mechach. No, zobaczymy. Aktualnie nie mam jakiejś szczególnej opinii. Potem pokazali Wu-Hang, czy wu -Tang w sumie. Chyba wu -Tang. Fallen Feathers. Upadające pióra. No, ma to być gra Souls-like. To już zdecydowanie po gameplayu widać, że ma być Souls-like. No i szczerze wygląda świetnie. Ja tu widzę pełną inspiracji od Sekiro. I... Szczerze, jak na pierwszy raz jak widzę gierkę, to już mam trochę oczekiwania wobec niej i mam wrażenie, że będę czekał na premierę. Szczególnie, że znowu pojawi się w Game Passie, więc będę miał po prostu za jedną subskrypcję. Następnie pokazali więcej z Avowed. Avowed, czyli najnowsza gierka spod szyldu Obsydianu, który oczywiście wypuścił najlepszą, najlepszego falauta, New Vegas, tak? No potem się nie pochwalili za bardzo, przynajmniej w moich oczach, Outer Worlds, które no trochę się zawiodłem, trochę mnie znudziło w połowie gry, jakoś przestałem grać. Mam nadzieję, że Avault trochę to naprawi, szczególnie, że wchodzą bardziej w klimat fantazy, magia, miecze, tarcze i roślinność, która świeci. Szczególnie magia mi się podobała, bo gra będzie z pierwszej osoby i widzimy wszystkie runy, jakieś księgi w rękach w, po prostu ta tam magia, którą widzę przed sobą, jak będę mógł sobie układać po prostu te zaklęcia z pierwszej osoby, to chciałem jakoś w Oblivionie czy Skyrimie tego zabrakło, bo wszystkie czary wyglądały tak, coś coś zbierałem między dłoniami jakieś kulki, no, świetnie, no nic wielkiego, a tutaj widać jakieś więcej ruchów tych ręką, jakieś oryginalniejsze te animacje dłoni i tych czarów Mam wrażenie, że to będzie coś, co no mnie to bardzo interesuje, mam, mam nadzieję, że Was to też dość zaciekawi. No i też ma wyjść jeszcze w tym roku w Game Passie. W końcu Obsidian, którego zakupili sobie wcześniej Xbox, jeszcze nawet przed Befezdą. No ja wyczekuję i mam nadzieję, że się nie zawiodę tak jak na Outer Worlds. No ale zobaczymy. Potem zapowiedzieli Atomfall Post apo ale z jakimś elementem sci-fi. Tak, jakby nie sci-fi pod tym względem, że kosmos i tak dalej, tylko trochę science i trochę fikcji. Że trochę mogą być jakieś zjawiska nadprzyrodzone, mam wrażenie, no ale na ten moment mam wrażenie, nie ma za bardzo czego komentować. No, zobaczymy, szczególnie, że gra ma wyjść dopiero w 2025, jeszcze nie wiadomo kiedy dokładnie, więc jeszcze mamy sporo czasu. Potem otrzymaliśmy. W sumie pierwszy raz gameplay do Assassin's Creed Shadows, który wygląda no, spoko. Assassin's Creed nie wygląda źle. Gra wygląda bardzo ładnie. Widać sporo inspiracji Ghost of Tsushima. Przynajmniej w moich oczach widzę tu bardzo dużo inspiracji z Ghost of Tsushima. Gameplay nie wygląda źle, ale to co mówiłem w poprzednim wideo, to dalej te wszystkie problemy, które miałem z tą grą, dalej jakby się trzymają. Tej gry są do niej przyklejone, szczególnie jeśli chodzi o jej cenę i to, jak, ile edycji jest tej gry, więc tutaj niech nie mydlą mi oczu. A potem pokazali Stalkera dwójkę. O wow! To jest kolejna gra, przez którą mam czary. Mimo, że w gra nie grałem, to dwójka wygląda tak sorumbiście, że uhu, hu hu. I ma wyjść już 5 września w Game Passie. Też będzie w Game Passie Stalker dwójka, więc nic tylko grać. To, co pokazali, wygląda świetnie. Graficznie, no miodzio, nie mogę się doczekać. A na samym końcu pokazali Gears of War E-Day. Mam wrażenie, że gracze Xboxa dzielą się na dwa typy. Ci, którzy myślą, że Halo jest wizytówką Xboxa, i ci, którzy uważają Gears of War za wizytówkę Xboxa. Jest to nieodzownie jeden z najważniejszych tytułów, które wyszły oryginalnie tylko na Xboxa, specjalnie na dla Xboxa, na Xboxa dla graczy Xboxa, tak jak właśnie Halo. No i ogólnie konsensus w internecie jest taki, że Gears of Wary trochę jakby na chwilę umarły. No wypuścili jakieś tam tam chyba do czwórki. Ostatnie wersje, ale tak no nie przyjęło się jakoś za dobrze, nic nie było słychać za dużo o tej grze, aż tu nagle dropnęli idei, e które z tego co się dowiedziałem, bo tak nie grałem w poprzednie niestety, ale z tego co się dowiedziałem, gra ma mieć miejsce 20 lat przed akcją z pierwszej części podczas Emergence Day, kiedy to właśnie ziemia popękała i wypełzły z niej plugastwa, które potem zniszczyły praktycznie całe na niej życie i dzięki czemu jakby fabuła cała Gears of War się wydarzyła, że ludzie, rasa ludzka walczy o przetrwanie. No, na razie pokazali sam trailer, który wygląda bardzo dobrze i mimo, że nigdy nie grałem w Gears of War, wygląda to bardzo ciekawie, tylko też nie pokazali daty premiery, nie wiadomo kiedy, ale wiadomo, że wyjdzie na Game Passie. Więc jest to kolejny, kolejny plusik dla Game Passa i tych plusów w Game Passie mam wrażenie już jest tyle, że Sony może się schować... Nieważne, mam wrażenie, co ogłoszą. Jak ktoś kocha gry, konkretnie gry, nie ma przywiązania do konsoli, nie interesuje go wojna konsol, czy gra na PCcie. Mam wrażenie, że Game Pass to jest to, gdzie każdy powinien się udać, kto kocha gry, bo ich tam po prostu jest masa. Teraz Activision, z Bethesda, dla samego Duma czy Black Opsów wszystki masakra. No jest to. Najbardziej opłacalna platforma z rozrywką chyba aktualnie istniejącą na świecie całym. Przecież to jest bardziej opłacalne niż Spotify, jakieś Netflixy, Disney e Plusy i inne platformy subskrypcyjne. One mogą się schować. Game Pass, tam mamy tyle tytułów, tyle godzin rozgrywki, że godem tymi właśnie trailerami, tymi zapowiedziami, same czyste gry. Wiadomo, kilka tam dodatków yy, do jakichś gier, które wyszły lata temu, pokazali wow. 2004? Ale większość to nowe gry i większość z nich wychodzi na Game Passa. Uch, no nic, tylko się cieszyć i czekać na nie wszystkie, bo no będzie w co grać. Będzie w co grać. Napiszcie, co myślicie o tych wszystkich zapowiedziach w komentarzach, a my widzimy się w następnym filmie. Narka. A, yy, ten. Dajcie suba, nie? I lajka to ten, nie? pomoże, nie? Dzięki A i ten na streamki wbijajcie, nie? Bo też, e, też tam sobie streamuję czasami tutaj na YouTube'ku, nie, tam teraz tego nie, e, Elden Ringa nie, a potem zobaczymy, nie? No, Narka nie, no ją.